Hej, z tej strony Macek i w tym odcinku chciałbym pokazać sposoby na szybkie zarabianie i tutaj. Sam film jest testowy, ma on za zadanie sprawdzić, czy tworzenie polskiego kontentu z strona ma jakikolwiek sens. Jeżeli takowym graczem jesteś, napisz komentarz, bardzo mi to ułatwi pracę. Mam do samego poradnika, podzielę go na trzy części: low rank, mid rank, także high rank. Są to sposoby, które używałem, kiedy jeszcze tutaj raczkowałem. Ode mnie to tyle, zapraszam do oglądania. Jeżeli masz niski poziom, najlepszym wyborem będzie grindowanie na singlu, ewentualnie na serwerach dla początkujących. Nie zalecam pakowania się na VIP-owskie, ponieważ szybko można się denerwować, a przecież nie o to chodzi. R7 i stery musi wam wystarczyć do midranku, nie powinno się także grać na kampanii, jesteście bardzo łatwym celem dla większości przeciwników. Będzie wam cholernie trudno dożyć do końca gry. Najlepszym wyborem będzie znalezienie sobie teamu, teammate'ów, party. Daje wam to plus 50 do expa i do hajsu, to na tym poziomie jest wam cholernie potrzebne. Zawsze próbujcie dożyć jak najdłużej, jeżeli ktoś z party zginie, cały boost idzie się chrzanić. Najlepiej jakbyście zakładali armora Firewesta, to jest dobra, tania, dla początkujących macie plus 15, co wam daje 115 HP. Jeżeli jesteście w grupie, to tutaj macie 125, co... Na tym poziomie każde HP się liczy, bardzo łatwo można zdejść jednym strzałem od bruta albo od nieuwagi. Będąc w midranku, wasze życie staje się od razu łatwiejsze. Wtedy kluczem do zarabiania jest miotacz ognia, inaczej flamethrower. W tym przypadku najlepiej jest grać kampanię i siedzieć przy respawnach zombiaków. Przy dobrych wiatrach można zarobić w godzinę nawet 10 tysięcy, to jest bardzo sporą kwotą. Jedynie na co trzeba uważać to bruty, które spawnie potrafią wam dorobić wiele problemów. Nie oddalajcie się także od surwów, gdyż wtedy jesteście bardzo łatwym celem dla Edgarów i innych śmieci. Na tym poziomie polecam też zarabiać na kałacha, co też jest dobrą bronią, nie najlepszą, ale dobrą. I wtedy możecie zacząć zbierać na bronie z high ranku, które są bardzo dobre. Mam już je z dobry, dłuższy czas i serio, uzależniłem się od tego i nie potrafię od nich odejść. Dla high ranków mam bardzo mało do powiedzenia. Wtedy każdy według swojego gustu ma swój własny sposób na zarabianie. Ja za to polecam chodzić na voidy z Winchesterem albo z Barrettą w ciągu 3-godzinnego streama, których pozdrawiam ci, którzy byli. Siedziałem na wodzie i przez to zarobiłem ponad 100 tysięcy z olbrzymią kwotą, tym bardziej, że za prawie 5 tysięcy rubuchców macie tylko 85 tysięcy. Jeżeli macie swoje bronie, zalecam już je iść do prestiżu. Dzięki wszystkim za oglądanie, jeżeli czegoś zapomniałem, to napiszę to w komentarzu pod tym filmem. Wybaczcie, ale dalej się uczę nagrywać swój głos. Brzmi jak drewno, ale według mnie jest coraz lepiej. Dzięki jeszcze raz wszystkim za oglądanie i widzimy się na strumykach. Pa, pa! Nie działa, zjeżdżę się.